Witam, jestem Doman, a to jest pierwszy odcinek mojego nowego let's playa opartego na grze Europa Universalis 2 pod tytułem jak będzie? Ogniem i mieczem. Tak, fajny tytuł. Dużo rzeczy będę tutaj wymyślał na bieżąco. Pewnie większość z was zna tą grę, ale zrobię na początku mały wstęp. Gra Europa Universalis jest to gra opierająca się na mapach głównie Europy, ale później będziemy odkrywać również inne kontynenty. Tutaj mam na przykład kawałek Afryki, kawałek Azji. Widzimy, mapy są trochę odmienne od dzisiejszych, gdyż jest rok 1492. Mamy sporą Francję, Austrię, tutaj Austrię jeszcze, gdzie mamy dzisiejsze Holandię i Belgię. Niemcy nie istnieją, są podzielone na małe państwa, małe księstwa. Dość sporą Turcję, Litwę, Rosję, no i to mniej więcej tyle. Gra polega na tym, aby po prostu zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Robimy to zajmując prowincje, atakując inne kraje, podpisując korzystne dla nas pokoje, zdobywając pieniądze i no i głównie chodzi o to, aby zdobyć największe wpływy na jak największym obszarze. Ja w tym moim let's playu zdecydowałem się grać Polską. I teraz może przedstawię sytuację międzynarodową Polski. Tutaj mamy Prusy. Mamy z nimi podpisany królewski mariaż. Oznacza to, że członkowie rodzin królewskich są ze sobą powiązani, pożenieni, że tak powiem. I wtedy mam takie zabezpieczenie, jakby oni będą mi chcieli wypowiedzieć wojnę, stracą więcej stabilności i będą mieli taki niepokój w państwie. Z drugiej strony będzie tak samo, jeśli ja będę chciał wypowiedzieć wojnę. Dalej mamy Litwę. Jest to nasz wasal, czyli dostajemy połowę ich zysków z prowincji na nasze konto. Plus tego są moim sojusznikiem. Dalej mamy Małą Mołdawię, jedną prowincjową. Węgry, Czechy, Brandenburgię, Pomorze. I czasami wdzierają nam się tutaj również Szwecja i Dania, nawet dość często. Atakując nas od strony morza, trzeba na nich uważać. No to tak, jeszcze zanim zaczniemy grę, jeszcze później będę na bieżąco tłumaczył różne rzeczy, ale zanim zaczniemy grę, trzeba odpowiednio ustawić wszystkie wskaźniki. Tutaj mamy podział budżetu. Najwięcej według mojej taktyki idzie pieniędzy na technologie lądowe, to znaczy na wojsko lądowe. Technologie morskie 0, stabilność na razie 0, bo na początku stabilność szybko dochodzi. Poziom handlu 0, nie korzystam z niego w ogóle. Infrastruktura troszeczkę, aby później zdobyć pełny resurs 3, nie 2. I można budować manufaktury i do skarbu niewiele. Tyle, aby nie było zbyt dużych strat. I tyle, aby coś po prostu wpływało na nasze konto co jakiś czas. Dobrze, tu już mam ustawione. Dalej ustawienia reliki. Wszystkie prowincje polskie są na razie katolickie. A reszta islamu nie mamy tutaj w ogóle. Tam dalej. Prawosławie może nam się tu później wedrzeć, także lepiej ustawić na pół. To jest tolerancja, poziomy tolerancji. Z powrotem. Tutaj mamy politykę wewnętrzną. Nie tutaj. Tutaj miałem politykę wewnętrzną, ale na razie tutaj nic nie będę zmieniał, gdyż to później zmienia się na skutek różnych wydarzeń i na razie powiedzmy jest wszystko ok. W miarę jak na Polskę to może być, później najwyżej coś pozmieniamy. I tutaj można robić tylko jedną zmianę na 10 lat, więc nie jest to taki istotny element gry. Na początku Polska ma całkiem sporo, tutaj mamy oddziały. Około 100 tysięcy. Tyle, że gra jest tak skonstruowana, że wszystkie kraje na początku mają jakby zbyt dużo armii, nie mogą jej utrzymać. I najlepiej jest ją po prostu zmarnotrawić na jakiejś wojnie, zdobyć coś przy okazji. Albo można ją rozwiązać, ale ja wolę na wojnie z Pomorzem. Ją po prostu częściej stracić, a później resztę rozwiążę to, co nie będzie mi potrzebne. No to chyba możemy zaczynać, puścić grę, jeszcze tylko chwilka, o powyżej normalne, jest dobrze, prędkość tutaj mamy. I możemy zaczynać.
Teraz armia się będzie przemieszczać. Później za chwilkę po rozmieszczamy, aby w jednym oddziale była kawaleria, a w drugim piechota. Piechota jest słabsza pod względem walki, ale można za pomocą jej oblężać. Kawaleria jest świetna w walce. Artylerii jeszcze nie mam, to jeszcze nie ten poziom technologiczny. Ok, zatrzymam na sekundkę. I zreorganizuję armię, to znaczy, jak już mówiłem, kawaleria w jeden oddział, a piechota w drugi. To sobie zmieniamy. Wypowiadamy wojnę po morzu. Wypowiedz wojnę. Patrzę na czas. Ok, jeszcze mamy sporo czasu. Wypowiadamy wojnę, jak widzimy, tracimy stabilność. Stabilność wpływa na częstotliwość buntów, jak również na dochody prowincji w danym czasie. I jak widzieliśmy tutaj, zakładka jest, że można ją podnosić, opuszczać, żeby szybciej przychodziła. Ale później regulują to głównie wydarzenia, które dochodzą nam której albo dochodzi nam stabilność, albo odchodzi, w zależności od czy to jest wydarzenie negatywne, czy pozytywne. No to dobrze, wypowiadamy wojnę po morzu. Okej, okay, mamy casus belli, to znaczy powód do wojny. Okej. Okay. Nie będzie mi tu potrzebna na razie pomoc Litwy. I idziemy. Na początku kawaleria, aby wybić armię. Zobaczymy, czy mają jakichś sojuszników. Mecklenburgia i Holsztyn. O, to sobie przy okazji tam pójdziemy i coś zdobędziemy. Idzie teraz armia. Aha, musimy puścić. Idzie teraz kawaleria, jest dość szybka, więc tutaj powinna być. I zaraz. O, już walka jest. Jak widzimy, poszło dość szybko, gdyż mam ustawione wysokie poziomy, troszeczkę zniżę. Wysokie poziomy utrzymania wojska. I idziemy dalej, pokonać im tu armię, co tworzą już. Natomiast piechotą wchodzimy do Pomorza. I no, pokonamy im fortecę. Jak widzimy wszystko. A, jednak troszeczkę zmniejsza prędkość, bo trochę za szybko jest. Ok. O, jak widzimy, Litwa rozpoczęła wojnę przy Kozakom Rzeszowskim. Czyli ja to zaakceptuję, ale nie będę tam się w ogóle w to mieszał. Oni sobie za niedługo tam podpiszą pokój, będzie fajnie. Ok. Idziemy dalej, bo tutaj Mecklenburgia ma być spora armii, a w Pomorzu będziemy napadać na fortecę. Jest to najszybszy sposób zdobycia fortecy. Ciekawe, czy mi się uda. No dobra. No nie udało się za pierwszym razem, ale zostało już niewiele armii. Muszę chwilę poczekać, aż odzyskam... No, nie reputację, tylko... morale. No, nie mogłem się wysłowić. Dobrze, idziemy dalej. Nie, na Holsztyn, przepraszam, na Holsztyn idziemy dalej. Tutaj jeszcze tylko chwilkę i będę mógł napaść, zaraz ich pokonam. A tutaj chcę pokonać armię Holsztynu, gdyż te wszystkie prowincje są w sojuszu. Dobra, Holsztyn rozgromiony i możemy ich oblężyć teraz. Dobra, napadniamy na Pomorze i już. To teraz kontrolujemy tę prowincję, nie należy do nas, ale ją po prostu kontrolujemy. Idziemy dalej. Jak idziemy tu, oblężamy Holsztyn. Tutaj się na razie nic nie dzieje. I obniżymy jeszcze trochę ten poziom, bo będzie mi zżerać kasę. Marynarkę na zero, chociaż nie mam na razie żadnej, ale później jakby się jakaś pojawiła. No, tu już troszeczkę spadło, a tu idzie piechota. Okej. Oj, coś mnie tam... A dobra, pokonałem Mecklenburgię, tak chcielibyście. Komputer daje często głupie propozycje pokoju, które zazwyczaj się odrzucają, chociaż czasami niektóre są przystępne. Dobra, idziemy dalej, napadamy teraz na fortecę w Pomorzu. Aj, coś tu się jeszcze wplątało, ale zaraz będzie po nich. Jeszcze chwilka. No spokojnie, dam radę. Ja, Brandenburgia mi się tu wmieszała. Ach, zdarzy się tak, czasami się wmieszają inne kraje. Dobra, Pomorze już pokonane, ale chcemy dalej iść. Chcę iść na Holsztyn. Chcę stworzyć z nich wasala, albo po prostu ich zaanektować, czyli zająć ich całkowicie. Zobaczymy zaraz, co zrobi... Co oni zrobią? Ta Brandenburgia.
Tak, chcielibyście. Jest! Udało mi się! Ale fart! Zdarza się tak czasami, że... widzimy... Brandenburgia tutaj walczyła, a ja tutaj wszedłem i przejąłem te oblężenia. Nie wiem, od czego to jest zależne, po prostu czasie to tam tak staje. Czyli oni walczyli, a ja tylko przejąłem i... ta policja kontrolowała przeze mnie. To był czysty fart. Kiedyś muszę o tym poczytać, bo gdzieś na pewno jest o tym napisane. Czyli tak, z Mecklenburgią będziemy mogli podpisać pokój. Nie chcemy ich anektować, aby nie stracić zbyt dużej reputacji. Tylko podpiszemy z, będzie, oni będą naszymi wasalami. O, jeszcze mam trochę kasy. Trochę. 150 w miarę. Nieźle, nieźle. I już jest oferta. Okej. I to już jest załatwione. A teraz jeszcze Holsztyn został. Schleswig. A, patrzcie, Schleswig-Holsztyn. No, tak jak się nazywał ten pancernik, co zaatakował Polskę. Dobra. Czyli tu mamy nazwę... jak to jest, chwilka? Bo już nie pamiętam. Dawno nie grałem. No, tu jest nazwa miasta, a tu chyba państwa, do którego to należy. Dobra, idziemy dalej. Trzeba zająć wreszcie ten... Ha! Znowu zapomniałem odstopować czasu. Dobra. Co się stało? Idziemy dalej. Dobra. Tu już jest w miarę oblężenie. Troszeczkę są zmiękczeni, że tak powiem. O! I mogę teraz napaść na fortecę. Nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem. A czyli tu teoretycznie nie powinienem mieć tej kawalerii, bo ona mi tylko ginie i w ogóle nie bierze udziału w walce, ale i tak będę musiał ją rozwiązać, bo pożera mi to mnóstwo kasy. Okej, pokonani. Jak widzimy, wszystko na początku ładnie idzie, ale to tylko na początku, gdyż mamy na początku dużo armii, a później trzeba będzie rozwiązać, bo będzie o wiele mniejszym ilością armii. Później wróg staje się potężniejszy. Szkoda. Litwa prowadzi wojnę i trochę im nie idzie. Uj, rzeczywiście szkoda. No, mam nadzieję, że podpiszę idiotyczny pokój. Nic im nie... dla przeciwników moich nic nie dojdzie tak za bardzo. Dobra, wracamy się i podpisujemy pokój z Holsztynem. Zrobimy to samo, co z Mecklenburgią. To znaczy... zarządzam... A, oni są już kim? O kurcze. O kurcze. Niestety, już oni są czymś wasalami, pewnie Danii i nie mogę ich zrobić tymi wasalami swoimi. Muszę się zastanowić chwilkę. Może żądanie przejścia wojsk. To dobry pomysł. No dobra, no w sumie nie mam nic do stracenia. Żądanie przejścia wojsk, tylko to jest słaby pokój, ale dostałem trochę punktów zwycięstwa przynajmniej. I teraz możemy podpisać pokój z Pomorzem jako z dowódcą sojuszu. Ale musi mi przyjść dyplomata, za chwilę mi powinien przyjść. Dobra, odstopujemy. Armią się wracamy do Kujaw. Gdyż w tych obcych prowincjach mamy tutaj zużycie, czyli część armii umiera. I nie trzeba tutaj siedzieć w tych prowincjach wroga, tylko przejść do swoich prowincji narodowych. Czasami po prostu ta gra jest taka przynuda trochę, że nic się nie dzieje, armia się tylko wraca i trzeba będzie po prostu to przemilczeć, ale ogólnie jest, się dużo dzieje, jest ciekawie. W Europie na razie żadnych wyraźnych zmian. No dobra, mamy już dyplomatę i podpisujemy pokój. Ja chcę Pomorze Przednie, żądanie hołdulennego. I jeszcze kasa. Tyle ile mają. A mają dość sporo. 150, tak. Jeśli ofertę. No nie mieli opcji się nie zgodzić, bo potem w 100% nie mieli już żadnych sojuszników, także... świetnie. Dobra, i teraz jestem w stanie pokoju. To jest moja prowincja, a że oni są moimi wasalami, mogę przechodzić przez ich... teraz się tak przedstawia mapa. O, to jest moja prowincja. Tu są moi wasalowie. Nie, tu jest mój wasal. Tu mam przejście wojsk. Nie jest mi zupełnie potrzebne, ale tylko tak dałem, żeby... Witam jeszcze raz, z racji tego, że wywaliło mnie po prostu z gry. Musiałem zacząć od autosave'a, ale to był 2 stycznia, tu mamy 1, także jeden dzień to się nic nie dzieje. I to już będzie koniec tego odcinka, gdyż kończy mi się czas. Komentujcie, subskrybujcie, no i cześć.